Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Wotan, a to kolejny odcinek z Europy 4. Gramy naszą Wielką Brytanią i właśnie kończymy wojnę z Danią, którą oglądaliście w ostatnim odcinku. Cieszy mnie to bardzo, że nie przeszkadzało wam to, że przed ostatnim odcinkiem przewinąłem tak jakby 9 lat do przodu i nie mieliście z tym problemu. No myślę, że dobrze zrobiłem, bo tamte lata były tylko po prostu bieganiem za buntami i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj kończymy wojnę z Danią. Mam już 89% warscora i myślę, że tutaj nie będę więcej jakoś tracił manpowera na tą wojnę. Dlatego, że praktycznie wszystko, co ja z tej wojny chciałem, zdobyłem. A tak naprawdę to, co chciałem zdobyć, to był właśnie albo Hamburg, albo Bremen. Ja mam tylko nadzieję, że Bremen jak to się mówi, czekajcie, nie wywali, nie skończy sojuszu z Danią, ponieważ następnym razem, jak zatokuję Danię, chciałbym właśnie ten Bremen zabrać. Zabierając Bremen akurat bez wojny z Austrią. Co mi bardzo, bardzo pasowało, bo tutaj jak widzicie jest centrum trade'u oraz ujście rzeki, więc naprawdę w Lubece dałoby mi to bardzo dużo siły. Tym bardziej, że tutaj jest chyba misja na to nawet. Tylko żebym musiał ją znaleźć szybko. Czekajcie, to gdzieś tu z Hanzo była jakaś misja. Tutaj będzie chyba właśnie. Bremen i Lubecę bym musiał mieć u siebie. Tak? Tak, pokazuje mi tutaj, mam zaznaczone. Tak, nie wiem, czy widzicie, o tutaj jak zaznaczę na top, ja jadę, to mam Bremen i tutaj Lubecę też bym musiał podbić. No nic, my mamy na razie Hamburg. To i tak nie jest tak źle. Myślę, że w razie czego Bremen i Lubecę weźmiemy kolejnym razem, bo to jakieś fajne bonusy na pewno są. A nie, po prostu tutaj klejmy na Gdańsk i Rigę oraz produkcja większa w Bremen i Lubece. Ale na początku musimy tą misję skończyć, czyli po prostu 85% trade power w English Channel. A tu już mamy 74%, więc nie jest tak źle. Musimy porobić po prostu trochę tej prowincji od Utrecht? Utrecht? Nie, jak się to czyta. I też od innych tutaj, jak widać, państw. Dobra, więc kończymy. Co ja w tej wojnie zabieram? Pewnie was zainteresuje. Jedyne, co jeszcze w tej wojnie biorę, ponieważ biorąc tutaj jakiekolwiek tereny z Danii, tutaj bardziej w Europie, znaczy w sumie to tam też jest Europa, tutaj przy Lubece i tak dalej, by po prostu mi moja agresywna ekspansja tak skoczyła, żebym naprawdę, no koniec był po prostu ze mną. Teraz i tak dużo ryzykuję, mając już na sobie taką, jak widzicie, koalicję, a jeszcze biorę trochę prowincji, ponieważ biorę tutaj te wyspy z północy. Teraz może jeszcze raz kliknę, to będzie to lepiej widać. Biorę wyspy tutaj, jak widzicie, te trzy oraz jeszcze Islandię. Dlaczego? Po prostu mam to też w misji. Mam tu taką misję, jak widzicie, właśnie żeby te rejony podbić. To prawda tylko te trzy wyspy bez Islandii, ale Islandię myślę też wezmę, czemu by nie. Zawsze to coś będzie i tu będę miał misję na jeszcze kolonizację Grenlandii, więc jakoś to będzie. Biorę też oczywiście całe złoto, jakie mogę. 910 dukatów, przyda mi się na pewno. Na coś wydam. Oraz każę im transferować trade power do mnie. Oraz też war repsy, bo w sumie więcej hajsu się przyda. Swoje wojsko już zabrałem. Drugi stack leci już powoli na południe. A ja kończę tą wojnę i mam nadzieję, że przeżyję koalicję, która na mnie powstanie, ponieważ ta koalicja. Chociaż. Ej, Dania nie może w ogóle wejść do tej koalicji. Tu z tych państw już mało kto może wejść. Tu też niektóre, jak nie wejdą w tym roku, to już następnie nie wejdą. Zobaczymy, jak to będzie. No i teraz tak. Tutaj mamy naszą piękną flotę. Tak w ogóle to. Zobaczmy, jak to wygląda. Cały czas. No bo wzięliśmy w sumie od Bremenu tak samo, żeby przerzucał trade do nas, oddał nam swoją siłę w tym trade node'zie. Więc cały czas 14,6 dukatów będzie leciało, chyba że nowy miesiąc będzie i wtedy może coś się zmieni. Niestety prestiż trochę w dół leci, no ale co zrobić, zaraz zobaczymy nowy miesiąc. Nie, no niestety już nie ma tak dużo, jest tylko 9 dukatów, ale to i tak 9 dukatów do English Channel, mi się to bardzo podoba. Bardzo, ale to bardzo. Dobra, pójmy statkiem tutaj, wy wracajcie do Lubecki. Protect Trade do Lubecki będzie, myślę, najlepiej. No i jeszcze oczywiście kory. Punktów mam administracyjnych dużo, więc tutaj nie ma z tym problemu. No i mogę zrobić. Mogę zrobić coś naprawdę fajnego. Dostanę 50 administracyjnych punktów, 3 inflacji tracę i dostaję 1 innowacji. Albo dostaję
praktycznie to samo, tylko że zamiast stracić inflację, zdobyłam 3 inflacji i dostaję 2000 dukatów. Ile ja mam inflacji? 1.2. Tu mam dużo punktów i tak nie mam na razie co z nimi robić, więc myślę, że wezmę sobie to 3 inflacji i zbiję po prostu 2 razy inflację o 2. Dzięki czemu będę miał tylko 0.2 inflacji, a 3700 dukatów w banku. Aha, to te 3000 były moje, weźmy je z powrotem na łódkę może. Halo, płyniecie tutaj? O, w ten sposób, dobra, super. Kolejna prowincja nawrócona, więc nawracamy dalej. Tu się wszystko będzie korowało, prawdopodobnie jakieś bunty wyskoczą za chwilę, ale to damy sobie z nimi radę. Okej, to jest moja flota, która... co to za flota? Ja mam tu dwie jakieś floty? A, one są jakoś rozdzielone. Dobra. Nie wiem czemu, ale mniejsza o to. Naprawdę nie wiem, co tu się dzieje. Dobra, skończmy sobie tą misję. Właśnie, bo mało, że mam tą misję do skończenia. Super. To jeszcze tutaj właśnie widzę teraz, że zrobiliśmy misję z Karaibami, żeby po prostu mieć 5 prowincji w obszarze Karaib, więc po prostu raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ta też się liczy chyba, więc nie jest tak źle. Czekajcie, ja piszę trochę wody. I jeszcze jedną rzecz zrobię. Dajcie mi chwilkę. Bo nie wiem, coś tak na gardle czułem, że źle było mi mówić. Dobra, już jestem. No i właśnie tą misję mamy skończoną, więc też wezmę zawsze to trochę chyba tam, co mi to daje. No więcej hajsu będę dostawał prawdopodobnie z moich kolonii, plus oczywiście asymilacja tych tubylców. Dobra. W ogóle takie coś mi się teraz pojawiło. Empire of China. Nie mam pojęcia, co to jest. Pewnie coś jak cesarstwo, tylko że Empire of China. Jest spoko. Ale pierwszy raz to widzę. Dopiero teraz tak zobaczyłem. Ale już tutaj w sumie mam odkryte trochę i tak samo mam odkryte, jak widzicie tutaj, Australię. No i Australię bym bardzo, ale to bardzo chciał skolonizować, a to dlatego, że po prostu mam tutaj misję na właśnie chyba tą. Tak, 5 kolonii w terenie australijskim. Dostanę Global Settling List plus 20. Dużo. Dla mnie super. Dobra. Czy dopłynęły moje, znaczy moje wojsko, czy już dopłynęło? W ogóle te floty połączmy sobie. One się szybko naprawią jeszcze. I ja... gdzie wysyłam teraz tą armię Irlandii, którą w sumie trzeba zmienić jej nazwę, więc jak macie jakieś ciekawe nazwy dla armii, dajcie znać. Za chwilę będę mógł też brać nowe technologie. Poczekam sobie już te pół roku. Czyli jeden rok. Gdzie ja będę chciał wysłać te 30 tysięcy? Troszeczkę... może to jest złe z mojej strony, że w ogóle wezmę je stąd, mając taką kolisę na sobie, ale chcę je wysłać do Indii. Znaczy, w sumie w stronę Indii, ale tak naprawdę nie do Indii, tylko tutaj jeszcze do walki w terenie Malaki, przynajmniej jeśli chodzi o Trade Node, ponieważ chcę jak najszybciej tutaj zdobyć dużą, dużą siłę. Dlatego też, jak widzicie, jak na razie tutaj Malaka ma największą siłę, ale myślę, że to szybko się zmieni. Zatokujemy po pierwsze tutaj Pagryun, dokładnie tak się to czyta, na 100%. Więc tam to zaatakujemy, a potem się zobaczy dalej. Dobra, was mogę zabrać, w sumie to 3000, niech sobie zostanie. Nie wiem jeszcze po co, ale coś z nim zrobię. Armia Trexona niech na razie wraca nawet tutaj do Kalias, by tam będzie się sobie drillowała. A wy jak tylko naprawicie statki, które już w większości są naprawione, jeszcze tylko kilka statków jest trochę rozwalonych, bo jakieś statki, które zdobyłem walcząc. Okej, kolejna wyprawa zrobiona. Więc lecicie dalej. No w sumie trzeba wszystko tutaj odkrywać. Jak się da, to odkrywamy i tyle. A w międzyczasie tutaj widzę, że mam claimy, mogę zrobić claimy na Kolimę. Więc róbmy claima na Kolimę. I w sumie to może by wypowiedział im wojnę. Nie jestem pewien. No ma trochę Meksyk już tego wojska, ale chyba przydałoby się trochę więcej tego wojska tutaj. Mam jeszcze trochę miejsca na wojsko, więc zróbmy... zwykłe... nie, zwykłe... też trochę piechoty, raczej konnicy by się tu przydało. Zróbmy sobie 2 staki konnicy i 2 działa.
Myślę, że to starczy na podwoje tutaj, jeśli chodzi o Inków. A czy, przepraszam, o Azteków. Inkowie są gdzieś tutaj. Okej, dobra. Jak moje statki naprawione? Dawaj, szybko. Naprawiać. Tak w ogóle minęło już trochę czasu. Czyżby tutaj zeszło im na minus 50? Dobra, jeszcze rok nie minął, więc jeszcze poczekamy chwilę. Mam nadzieję, że te kraje już nie dołączą do Unii przeciwko mnie. A czy, koalicji przeciwko mnie. No bo jednak to by trochę mogło mnie zaboleć. Ale taka prawda, że znowu chwilę przynajmniej, chwilowo nie będziemy walczyć, jeżeli chodzi o... O kurde. No dobra, chyba trzeba zrobić... No dobra, wydam te punkty, chociaż to pewnie niepotrzebnie robię, ale mniejsza o to. Chwilę tutaj będzie trzeba od Europy odpocząć, bo jednak... jednak ta agresywna ekspansja to trochę dużo jest. Chyba, że wojna z Aragonem. I z tej strony trochę coś porobić. Pomyślimy na chwilę. Na razie, mówię, chciałbym zaatakować, jak się tylko moje statki naprawią, popłynąć tam do Indonezji. Tracę 200 dukatów, ale trade power plus 10. Też mam problem z takimi słowami, nie wiem czemu. Muszę chyba wrócić do szkoły. Na 5 lat w ogóle dostaję tutaj, tak samo na 5 lat. O. Nie chcę korupcji. Wolę stracić te dukaty, tym bardziej, że mam tak dużo hajsu. W ogóle, to może wydamy ten hajs, budując jakieś budynki. O, patrzcie, jakie to są dobre prowincje. Może jeszcze trochę... Może manufaktury? Dobra, jeśli... W sumie, mogę robić te inwestycje w tych... Jak się to mówi? W kompaniach handlowych. Dopłyniecie na raz tutaj? Mam nadzieję. Trochę macie do opłynięcia, więc płyńcie. A ja w tym czasie zobaczę, czy już mi się to wojsko zrobiło. Jeszcze tylko na działa czekam. I zaraz będziemy mogli iść. Tutaj głównie wojsko składa się chyba tak. Sami najemnicy w piechocie i po prostu działa. I... Działa i trochę konnicy normalnego wojska. Trochę widzę, tam się burzą ci podwładni, nie podwładni, tylko tubylcy. Kolejna prowincja nawrócona, bardzo mnie to cieszy, bo już mam 76% Legis Unity. Coraz więcej. Daj mi tu jakiegoś generała, chyba mam tego z dwoma Siege'a. Albo tego damy może. Co mnie to dawać? Tego będzie dobrze. On tu będzie odkrywał. I bez większego gadania, atak, zabieramy. Może być ten... To Casus Belli. I od razu lećmy na Kolimę. W sumie to może też i... A, statki są zabrałem, bo chciałem trochę statków dodać. Kurde, może tutaj statki handlowe wysłał? W ogóle jak jest tutaj, jeśli chodzi o wybrzeże Kości Słoniowej? Nie tak źle, 6 dukatów leci do nas. Dobrze, bardzo dobrze. Ale mówię, tam może jakieś właśnie te... Co tak naokoło musimy iść? Aha, dobra, ten fort podbijemy. Te inwestycje właśnie będziemy robić. Tym bardziej, że zarabiamy teraz 22 dukaty, więc powinno być to na szybkie. Co cały czas mamy tą misję do wzięcia z podbiciem Francji. Ale to mówiliście, że na koniec może mi się bardzo przydać, bo to jest prestiż i manpower recovery speed 20%. To potem mi się bardziej przyda na pewno. Dobra, cała reszta chyba nic na razie nie mogę z tym robić. Jak tam technologia, już mogę brać. Kolejna technologia zrobiona, mogę nowe state'y robić. Ale na razie chyba mi są niepotrzebne. Chyba, że nowy state tutaj wy... W Hamburgu się przyda. To na początku muszę stop, niestety skorować. Aha, wy tu stanęliście, to nie widzicie teraz. O man, o kurde. Kurde. To jest trochę mi nie na rękę. Okej. Okay. Wiem, że to będzie głupie, ale przewieziemy ich tym na 10 razy. Na 10 razy. Pyk. O i tak czekamy, aż tamci dopłyną. A, czekajcie, w sumie mam wojnę. Dobra, myślę, że Castellia sobie poradzi z tymi buntami. Mogę nową ideę wziąć, chociaż nowe wojsko. Supply limit by był bardzo fajny teraz. I myślę, że z tą ideą sobie jeszcze poczekam. I tym razem wezmę technologię, bo ta technologia będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo przydatna. Okej, tutaj się nic nie dzieje na razie. Drugie wojsko cały czas płynie. Powiedzcie, trochę się boję, jakby mi jakieś bunty wybuchły, czy coś takiego. Jakbym miał te 3000 tam gdzieś daleko. Gdzie już jest moja... O, flota już moja prawie dopływa. To nawet może tam wróci, na raz to posuweźmie.
Dobra, kolejna prowincja nawrócona. Nawracamy już za koleją, po prostu już nie patrzę na to, kto, która prowincja ma więcej religious unity i tak dalej. Po prostu nawracamy wszystko, co się da, żeby jak najszybciej wszystko nawrócić. To widzę, że tam dużo prowincji nie mogę nawracać, czy to przez to, że po prostu tak dużo buduję. Ale z drugiej strony, jak te wszystkie budynki wybuduję, to tam z 10 dukatów chyba więcej będę miał miesięcznie, więc to nie tak wcale słabo. Chyba, że teraz zarabiam 29 dukatów, 53 z trade'u. Mamy tutaj siege podbity, idziemy na stolicę. Nie wiem, gdzie jest wróg w ogóle. Meksyk. A nie, to są Karaiby. Meksyk, Meksyk, Meksyk. Gdzie jest w ogóle Meksyk nasz? Gdzie jest wojsko Meksyku? Gdzieś tam było? Nie, nie, nie mam pojęcia. Okej, okay, mamy już Kora tutaj, jeżeli chodzi o... o Hamburg. Czy ja tu mogę zrobić state? Ile by mi to dało? Trochę by mi to dało. Co prawda, no, tych prowincji za szybko nie podbiję, ale... tak czy siak... Chciał. Co to jest w ogóle? Fajne. Dobra. Najważniej, żeby po prostu trade power mi się tu jak najszybciej zwiększył, więc tutaj budynki do trade'u też... No właśnie będę... A nie, jest marketplace. Jest marketplace, więc bez problemu. Dobra. Tu się cały czas robi pięknie. Tu jeszcze nie wypłynęła nasza flota, więc przewieźmy jeszcze trochę tych jednostek. Wiem, głupie, że kurde wożę trzema statkami, ale co zrobić? Co zrobić, jak się nie da? Dobra, mamy już kolonię tutaj kolejną, która sobie spokojnie żyje. Czy gdzieś tu jest jakiś trade, który ja mogę kolonizować? Z tego, co widzę, to nie. Bardziej wszystko już muszę podbijać. Więc ja może zrobię tak, że zabiorę te 3000. O, taksy, super. Zabiorę te 3000 i po prostu zacznę robić tą misję z Global Setting Increase plus 20, tylko która tutaj prowincja by była najlepsza? Wychodzi na tą. Tylko, że co? Nie mam kolonisty, żeby wysłać. A, bo ja mam dwóch kolonistów. Musi się ta kolonia skończyć. Chyba, że z tej kolonii zabierzemy kolonistę. Zabierzemy go z tej. Wiem, że będzie trochę drożej. Ale myślę, że to i tak się będzie opłacało. Para, 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 para. I dopłynęła nasza flota. Pięknie. A, wy tu macie za mały super limit? O kurde. Wszędzie mają za mały super limit. Dobra, weźcie się na dwa staki. Okej. Okay. Teraz pytanie, czy zostawiasz tu jakieś statki do walki? W sumie mogę, bo... tutaj w razie czego oni mają sojusz z kimś z północy, z tego co pamiętam. Właśnie, z Ligor i z Ayutthaya. Więc możliwe, że tam będę musiał płynąć. Dlatego na chwilę zostawię jeszcze tu statki. Mogę devastate robić, ale na razie nie chcę. Wiecie, tutaj. Tu jak wygląda, 7%. O, jest i Meksyk. Tam chodzi po prostu w mgle wojny. Walk of War. Jak z buntami? Chyba na spokojnie wszystko. Tak. Najlepsze, że tutaj, że ci cały czas mają tę jedną prowincję zabraną. I nic, no i nic się nie dzieje z tym. Więc sobie nie tam zabierają tą prowincję, mi to nie obchodzi w sumie. Nawracamy, nawracamy. O, tylko 10 miesięcy, aż jeden punkt. W ogóle mam 200% charge power. I czy ja bym coś chciał zmienić? Ten power recovery speed był fajny. Ale dyscyplina jak mi się przyda. Idea cost też mi się przyda. Więc zostawmy, zostawmy. Gorzej jak mi buty w Hamburgu wybuchną teraz. O tym nie pomyślałem. Możemy dostać gościa z skillem 3 do dyscypliny, który będzie 50% tańszy. Albo 50% manpower recovery speed. Znaczy manpower... Boże... jakim cudem ja to przeczytałem jako manpower recovery speed, jak to jest military power po prostu? Nie mam pojęcia, dobra. Ja tego gościa, co ma czwórkę, i tak jest tańszy, więc po prostu wezmę te punkty. I tyle, bo gość i tak jest super, dobry. No i nowa technologia, bardzo mnie to cieszy, ponieważ teraz sobie wezmę... Albo i nie wezmę jeszcze w tym momencie. Ile tu zostało jeszcze dni, żeby... O kurde, to jeszcze kilka lat będzie, będą płynąć, znaczy 2 lata i całe. Wiecie co? Poczekajcie, wróćcie jeszcze na chwilę do nas tutaj.
Czy jest bezpiecznie, żebym zmienić sobie jednostki? Okej, czy wszystko chyba wyszło właśnie z tej koalicji przeciwko mnie? Więc mnie to bardzo cieszy. Kolejna. 51%, super odbite. Dobra, wycofajmy się tutaj, żeby widzieć mniej więcej co i jak. Zmieńmy jednostki na nowe, tylko teraz tak, mamy tutaj ofensywne morale. Ja bardziej atakuję niż się bronię, dlatego też wezmę tutaj bardziej właśnie offensive shock i offensive morale, więcej perków, jak się tam nazywało. Chodźcie na chwilę na dół, zbierzcie morale i zaraz wylecimy dalej podbijać ich. Jak tam moja flota piękna? Lecie po resztę armii. A tutaj, z tego co widzę, jeszcze 460 dni, super. Kolonia kolejna jest gotowa. To jest pewnie z tego rejonu tutaj. Ja cały czas będę kolonizował, dlatego że po prostu potrzebuję 10 prowincji w Karaibach, żeby mieć po prostu kolejnego kolejnego tego nie dziedzica, tylko kolejnego kupca. Nie wiem, czemu chciałem dziedzica powiedzieć. Tutaj też mam wojnę. No chodźmy. I 10 prestiżu. Prestiżu mam max, więc w sumie to dużo mi to nie robi. Okej, pytanie. Jak ja mogę zrobić te inwestycje tutaj? Bo znowu zapomniałem, jak się robi inwestycje. Co to w ogóle jest? Co to za punkty, czy cokolwiek to jest? Wytłumaczy mi ktoś, bo ja nie wiem, co tam kliknąłem. O kurde. North Sea. English Channel. Nie wiem, co to jest. Dobra, no może na razie nie będę wydał tego hajsu, albo wydam po prostu na manufakturę. Więcej pieniędzy! Dobra, jak tam jeszcze? Ile? Jeszcze 400 dni, dobra, to jeszcze bardzo długo, dlatego też po prostu tutaj chyba bez większego gadania. Dajcie mi tego gościa. Ej, patrzcie, chyba się spodziewają, że ich atakują, bo przestali drillować. To by nie dziwne, stoję im przy granicy cały czas, dwoma stakami. A czy ja mam w ogóle casus belli na nich? Brawo, Wotan! Brawo, Wotan! Nie ma to jak atakować, raczej robić wojnę bez casus belli. Bo się zapomniał casus belli zrobić. O kurde! Jakie zajebiste! Biorę, to w sumie już teraz, tak jak nie muszę tak szybko dużo nawracać, ja z chęcią tego gościa tańszego za trzy taksów wezmę, bo może będę mógł go od razu na czwarty poziom właśnie zrobić. Super! Już 4. Ej, do tego też chyba weźmiemy. Tylko jak będę miał punkty, no to kurde, ale będzie mieć punktów teraz. To jest piękne po prostu, co tutaj w tej opcji zrobili, naprawdę. Dobra, stabilności mi... O kurde. Nie no, unrestu wszędzie nie chcę dostać. Stabilność stracić. Myślę, że taksy i prestiż to nie jest coś takiego wielkiego. Znaczy, mógłbym do 4,5 dukata miesięcznie, to jak stracę, to się nic nie stanie. Nawracanie będzie wolniejsze, co prawda. Jak długo to w ogóle będzie? Przez 10 lat. Dam radę, prestiż odrobię. Weźmy to. Myślę, że to będzie najlepsza opcja z tamtego. Okej, kory nowe dostaliśmy, bardzo mnie to cieszy. Peace offer od Kolimy, na razie jeszcze nie. Taksy gdzieś dostaliśmy, też mnie to cieszy. W ogóle jak z hamburgiem jest z unrestem? Nie za duży. No i super. Tak w ogóle to wy weźcie, nie wiem. O, potrzebuję nowego generała. Nie mam w ogóle tych punktów na nowego generała. A w sumie mogłbym jakby tak.
O, czy on będzie tylko do drillowania? Niech król tam drilluje właśnie moje wojsko piękne. No tutaj czekamy cały czas na to, aż się tylko skończy. Raczej zrobi się claim. Niestety. Ile tam jeszcze? 200 dni, okej. W ogóle mam już 25 minut, więc powoli będę kończył. No ogólnie dzisiaj myślałem, że trochę więcej zrobię. Instytucja w ogóle za ile będzie kolejna instytucja? Da się to jakoś. A nie, to tu się chodzić wchodziło w to. 1550 za 4 lata może się pojawić. Za 4 lata może się pojawić. No to by się przydało, ale z drugiej strony mam też trochę tych najemników, więc plus 5 do dyscypliny dla nich. Byłoby całkiem fajne. Weźmy to. Chodźmy, może rozwaliły ich, bo tutaj Meksykowi chcą rozwalić tą. Okej. Meksykowi chcieli stolicę rozwalić. O nie, ten czwórkowy mi umarł niestety. Kurde, a taki fajny był. No dobra, bierzemy kolejnego z dyscypliną. Będzie trochę droższy niestety. Ale ja tę dyscyplinkę bardzo lubię. I spróbujmy go od razu na kolejny poziom. I mogę go kolejny na czwarty poziom. Czyli co, jak... Czy to jest zależne od tego, od religii i kultury? Czy po prostu, nie wiem... Tylko jedno, raz mogę, raz nie mogę jej zamieniać? Jak to działa? Jakby ktoś wiedział, to niech mi wytłumaczy. Byłem oczywiście wdzięczny. Drillować, drillować. Tam większość to najemnicy. Ej, gdzie mi uciekacie? Halo. Okej, we Francji, myślę, że Francja sobie poradzi, ma te 30 tysięcy wojska czy coś takiego, więc niech to tam nawala. Jeszcze czekajcie, jacy to są właśnie? Tak nie patrzyłem, no tak naprawdę. To są Noble Rebels. Pretender Rebels byliby gorsi. A Noble Rebels to chyba mogą sobie tam wbijać. Nic to nie robi. O, w ogóle mam 99% tego. 99% jeżeli chodzi o... O wynik wojny. No i tak bym chyba wszystko zabrał. I dałbym radę. Tylko, że trochę mniej hajsu. Okej. Bo i tak Meksy wszystko dostanie. I mam nadzieję, że po prostu przeżyje to. Przeżyje to uderzenie Overextensi. I od razu bunty to się widzę włączyły. Chodźmy tutaj może. A nie, one sobie gdzieś uciekły w ogóle. Co mnie cieszy, niech uciekają. Dobra. Czyli Meksyk się powiększa. Great Wall of Mexico. Już brakuje mi tylko kilka tak naprawdę tej prowincji. Z nimi mamy pokój chyba jeszcze. Tak, mamy jeszcze pokój przez rok. Więc kto tu w ogóle jest tym największym? A, to wy jesteście największym, a tutaj są po prostu... oni to po prostu są tym... wasalami. Więc róbmy też klejmy. W ogóle jakie mam relacje z Francją? To mnie bardzo ciekawi. 132 tylko. Czemu tak nisko? Dobra, muszę podnieść. Tu jest ładnie 149. Nie mam już kolejnego dyplomaty niestety. Dobra, słuchajcie. Ja myślę, że powoli będziemy kończyć ten odcinek. Tylko sobie zobaczę, co tutaj się dzieje. Anotonia mi się zmniejsza. Dostaję dukaty. Ogólnie fajne. Tylko, że tutaj teraz będę miał trochę mało właśnie tutaj, jeśli chodzi o nich. A ja im nie mogę dać po prostu czegoś. Mogę po prostu zabrać im trochę. Szkoda. Ale za to mogę tutaj bardzo fajną rzecz zrobić. O kurde. Ja to zrobię. Zawsze to punktu więcej. A po prostu da mi trochę hajsu. I pyk. 86. Dobra, słuchajcie. Myślę, że na tym skończył odcinek. Nie działo się za dużo. Skończyliśmy wojnę. Zrobiliśmy kolejną wojnę z Aztekami. Czy Majami, czy kto tam żyje. Przygotujemy się już do wojny z tutaj w Indonezji. No, w Malacce tym razem. Powoli będziemy właśnie tutaj widzę już wyślę, bo potem zapomnę o tym. Kolonizować Australię.
I ja pomiędzy odcinkami prawdopodobnie sobie szybko ogarnę tutaj, żeby mieć te już klejmy. I także po prostu w następnym odcinku zacząć od wojny właśnie z nimi, bo widzę, że oni też zaczęli jakąś wojenkę. Dużo wojny mają, więc to będzie po prostu przejazd przez ich państwo. Zabierzemy co się da, tak żeby jak najszybciej do Siak dojść, bo oni tutaj mają aż 3 centra trade'u, co mi by bardzo, ale to bardzo się przydało. A teraz już myślę, że kończymy. Dzięki wielkie, Golden Era. Mamolucy włączyli. Właśnie, co ta złota era dawała? Absolutyzm, ja w ogóle nie wiem co daje absolutyzm. Jakby ktoś, muszę sobie sprawdzić na necie, albo niech mi ktoś po prostu wytłumaczy co mi daje absolutyzm, bo ja po prostu nie mam pojęcia co jest sobie. Dobra, jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się już w środę na kolejnym odcinku, potem dopiero w piątek i w niedzielę oczywiście tak samo. Dzięki wielkie za oglądanie, dzięki wielkie za wszystkie komentarze, za łapę w górę i widzimy się, jak już mówiłem, najbliższe dni. Na razie, pa!